Znajdujemy się na stadionie Wisły. Dzisiaj wybieraliśmy dziewczyny do kobiecej eskorty na mecz z Piastem Gliwice. Było dużo młodych dziewczyn. Były wspaniałe, naprawdę miały wiedzę, jeżeli chodzi o Wisłę Kraków. Widzę, że są wielkie kibice Wisły. Jedna miała nawet zdjęcie w beciku wręcz, jak była na meczu Wisły Kraków. Marcin miał dużo pytań, tak jak umiesz gotować, umiesz poprzątać mieszkanie. Myślę, że dowiedział się dużo i pewnie szukał kandydatki na żonę. Udział we Wkrocie Wisły Kraków to spełnienie marzeń zazwyczaj tych najmłodszych Wiślaków. Jednakże dzisiaj przybyło tutaj grono Wiślaczek, bo na jedno z 21 miejsc mają smaczek. No i ja też jestem dzisiaj na Raymonta i chyba muszę Państwu powiedzieć, że to mój największy w życiu taki spontan. A powiedz mi, czy wyszłabyś zawodnikiem drużyny przeciwnej? Ogólnie to w ogóle chciałabym wyjść, bo chciałabym przede wszystkim spełnić swoje marzenie, żeby po prostu poczuć tą atmosferę płynącą z trybun. Wisła jest najbardziej utytułowanym zespołem w Polsce, tak? I warto po prostu jej kibicować. To, że teraz jej się nie udaje, to każdy musi mieć jakiś upadek, żeby potem było lepiej. Kibicowaniem zajarzył mnie tata od małego i oglądaliśmy mecze i chodziliśmy razem na mecze. Czy ja ogólnie twierdzę, że z racji tego, że piłka nożna jest grą zespołową, no to cała jednostka jest niesamowicie ważna, więc będę zaszczycona, jeżeli będę mogła wprowadzać obojętnie któregoś z zawodników. Oczywiście Łowackiego, Patryka Małeckiego, Michał Miśkiewicz. A umiesz gotować? Czyli casting na żonę. Z gotowaniem, o kurczę, to jest różnie. Moja specjalność, makaron ze szpinakiem i serem fetą. Jeżeli się dostanę, to mogę przygotować dla wszystkich zawodników. Zupełnie się nie denerwuję, spełniam marzenie swojego życia. Jak się tylko dowiedziałam, krzyknęłam na całą klasę, że się dostałam. Tak, to wielkie szczęście, bardzo się cieszę, nie mogłam w nocy spać.